Przeprowadzone badania pokazały, że jeśli chodzi o rozumienie systemu podatkowego, to jest bardzo źle w Polsce. Większość Polaków nie rozumie, o co w tym systemie chodzi, nie ma świadomości, jakie podatki płaci. Z takich ciekawostek, na przykład, okazało się, że 16% pracujących na umowę o pracę Polaków jest przekonanych, że nie płacą podatku PIT, a ponad 50% Polaków uważa, że nie płaci VAT-u. A przecież w każdym zakupie, który legalnie dokonujemy, jest uwzględniony VAT. Czyli to wyraźnie pokazuje, że ten system jest zbyt skomplikowany i że Polacy go po prostu nie rozumieją. Z PIT-em oczywiście też większość Polaków ma problem. Poczynając od tego, że nie rozumiemy, jaki system podatkowy byłby lepszy, czy liniowy, czy progresywny. Większość na przykład twierdzi, że liniowy, kiedy nie rozumie go, a kiedy zrozumie, kiedy mu przedstawiamy Polakom, na czym jeden i drugi polega, to zdecydowanie 5 razy więcej osób woli system liniowy niż system progresywny. Więc widać na przykład, że to, o czym jesteśmy przekonani przy okazji różnych wyborów, głosując na różne partie, wynika bardziej z nieznajomości niż świadomości podatku. Jeśli chodzi o podatek PIT, również większość Polaków nie ma świadomości, o co tam tak naprawdę chodzi. Większość nie wie, jaką kwotę zarabia netto, jaką zarabia brutto, jaki jest całkowity koszt pracodawcy, no więc w konsekwencji też nie za bardzo panuje nad tym, jak rozliczyć swoje podatki, no bo to są podstawowe dane, które w rozliczeniu PIT-u trzeba znać. Do tego jeszcze 16% pracujących Polaków uważa, że w ogóle nie płaci podatku PIT, co jest oczywiście niemożliwe.